Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Jesteście w miarę gotowi? Nie. Dobra, to witam was serdecznie w kolejnym odcinku Szkoły Rocketa. Dzisiaj jest z nami Hogaty. Dzień dobry, witam. Oraz specjalny dodatek, czyli Zamson. Siemanko. Generalnie pewnie spytacie, po co jest tu zamik? Otóż po to, że będziemy się uczyli wznowień, czyli potrzebny jest przeciwnik. I zamik tutaj jako piękny ochotnik się pojawił bohatersko. Jako hoks! No, to też. Piękny hoks! No, to tak. Jak już pokopaliśmy zamika, to można przejść do kick-off. Co ja gadam? To okay. Ja na start może dam zmienić drużynę i poobserwuję, jak wy robicie wznowienia. W sensie Hogaty, bo to dzisiaj się generalnie skupiam na Hogatym. W razie czego zamik, jak będzie robił wszystko źle, to mu pogratulujcie, bo do tego jest dzisiaj stworzony. Zamik po prostu jest typowym, nawet lepszym przeciwnikiem. Prostu. Trzeba jechać, trzeba jechać. Myślałem, że jeszcze rozmawiamy. Ja tu teraz rozmawiamy, ale w międzyczasie sobie patrzę, jak wam idzie. W sensie, jakie kogoty robi kick-off, ja tutaj coś podsumuję. Dobra, Rób po swojemu, okej. Okay. Wymówkę na swój poziom. No więc tutaj pierwsza sprawa jest taka. No defensywne, ale tutaj już na sam początek powiem, że co generalnie dzisiaj będziemy chcieli osiągnąć. Otóż nie będziemy oczywiście robili żadnych kick-offów typu ze speedflipem i tak dalej, jakichś mega zaawansowanych, po prostu będziemy chcieli wprowadzić flipa we wznowienie Hogatego, aby po pierwsze, może był nawet trochę szybciej do piłki i po drugie miał boosta po wznowieniu. No i pokaż jeszcze ten. No także dzisiejsza lekcja chyba nie będzie nawet zbyt długa. Po prostu będziemy chcieli pokazać, kiedy dokładnie, jak się ustawić do tego wznowienia po pierwsze, kiedy dokładnie wykonać ten podskok, no i jakieś tam może jeszcze pierdoły, dodatki. Mam nadzieję, że wszystkim wam to pomoże i Hogatemu to pomoże. Dobra, zrób jeszcze sobie kick-offy. Ja się napiję wody w tym czasie. O, ja tak naprawdę dopiero skaczę w ostatnim momencie. Ale w sensie zazwyczaj będziesz mógł dwa razy skoczyć. Defensywnie. No, rozumiem. Dobra, Hogaty, to ja cię oglądam i spróbuj tak od siebie zrobić z flipem. Zobaczyć, jak to sobie wyobrażasz. Że ja zazwyczaj, w sensie nie, no ja zazwyczaj po prostu lecę tak, ja lecę ja, na obronę ja chcę bardziej, tak z ciekawości zobaczyć, jak naturalnie dla ciebie by było, w sensie żebyś naturalnie spróbował jeszcze w międzyczasie zrobić wcześniej flipa. Nie, no to jest, kiedyś może będzie lekcja trafiania na bramkę. Jeżeli chodzi o te fliki, jak ten? Patu, to może wyjaśnisz, na czym ten flip polega? No właśnie, chcę zobaczyć, jak tobie to wyjdzie naturalnie, w sensie jak to będziesz robił tak nie wiedząc. O, dobra, no więc dobra, widzieliśmy tutaj, jak Hogaty to tak jeszcze przed wskazówkami zrobił. No i co, przede wszystkim warto było zauważyć, że tak jakby wylądował już pod piłką i nie zdążyłby podskoczyć drugi raz, czyli po prostu za późno wyskoczył, więc to taka mała wskazówka, zaraz siądzie i myślę, że będzie prosto. Generalnie Hogaty, widzisz to takie żółte coś, co możesz zebrać, tak zwany boost, tak. Przez to na kick-offie, to na tym już chcesz skakać do przodu podwójnie, nie używając już wtedy boosta. Do tego czasu, jak do tego podjeżdżasz, używasz przyspieszenia cały czas i generalnie masz na zadanie też wycelować mniej więcej w środek piłki. Przez to, zanim dojdziesz do tego boosta i od razu skaczesz, spróbuj sobie. Ale tu... O. Tu nie ma boosta. Jest przecież. W sensie tu jest boost na początku, to ja nawet nie zdążę się zboostować. Nie, powiedziałeś, żeby zrobić skok przed tym, przed boostem, a tu na przykład od boku jest nie, od boost, razu. Boost przed skokiem. No tak, no ale tak. Tu jest od razu boost w milisekundę po starcie od boku. No, ta milisekunda coś zmienia właśnie, to jest takie tak? Wyczucie, no. To ty to też boostujesz praktycznie do momentu przejechania przez tego boosta i od razu skok. O. Jak wylądujesz, to z powrotem boostujesz, taki też tutaj okay, powiem. Dobra. A tutaj nawet nie musisz się skupić w sumie na tym boostie na środku, bo przez to jak widzisz wtedy... Tylko tu trafić trzeba jeszcze. No, w sensie na tym po prostu ci polecam zlewać totalnie tego boosta, co jest bardziej na środku i po prostu skakać na środek piłki. Dzięki temu będziesz przynajmniej trafiał równo. O. Dobra, i co mi to powinno dać w takim razie? Po pierwsze, będziesz bardzo równo, ale ten, musisz dużo szybciej podskoczyć, nie zbierasz tego boosta na tym krzywym, tylko od razu skaczesz praktycznie. Nie. Wycelujesz sobie? Nie zbierasz? Nie. Na tym takim krzywym ze środka nie zbierasz. Albo zresztą poczekaj, to ja na pięć wznowień dołączę do drużyny za ciebie. To będziesz mógł zobaczyć muszę i widzowie zobaczą. To tutaj po prostu skręcasz od razu, boostujesz i pod koniec jeszcze raz, nie? Tutaj praktycznie to samo, że sobie po prostu nakierowujesz, zbierasz boosta, nie boostujesz i tutaj robisz wznowienie. O, tutaj na środku jest fajny, bo po prostu sobie boostujesz trochę dłużej. Ten nie boostujesz i z powrotem boostujesz, nie? I znowu przegrałeś. Jak przegrałem jaką piłkę?
i wszystko. No przegrałeś. Ja bym się postarał, to ja bym ją miał. Dokładnie. Nie, no nie wiesz, że to prowokacja. Piłkę. Nie, nie, bo było powiedziane tam, gdzie piłka leci na początek, poleciała na twoją połowę. Nie, no mówiliśmy, że ten, kto będzie miał piłę. Wy wam to zapytaliście, czy tam, gdzie piłka leci. No nie, no właśnie tam, gdzie piłka poleciała już na tę połowę, to tam jest... Dobra, to teraz tak. Tutaj nie celuj sobie w tego, tylko leci tutaj. No i znowu. Co znowu? O, czekaj, już się odpalił. Macie za karę, macie za karę. Nie mógł znieść porażki po prostu. Przegrałem wznowienie i co? Nie mógł musisz znieść porażki. Musisz po robić takie triki. Dokładnie. To są prowokacje. No ostatnio nie ma. Ja to chciałem pokazać Agatemu, jak się ustawiać. Zgarnąłeś tego boosta, końcka. O, znowu przegrałeś, pa. No ale mam boosta i mam piłkę, co? Widzowie! Mam boosta, ale piłkę zaraz będę miał. Oddał ci samik piłkę przecież, no. Co ty gadasz, Edek? Bo jeszcze bruzówkę chcę robić, ty. Dobra, widzowie! Generalnie rozchodzi się o to, że macie boosta, a przeciwnik nie ma dzięki temu, że robicie tego flipa, on tego nie robi. A ty miałeś zero przed chwilą przecież, boosta. No jak zero? No po wznowieniu miałem z 20 kilka. To szybkie wznowienia, dawaj. Będę patrzył, ile masz boosta. Bang 19 i piłka do tyłu. No ale do mnie piłka, jakby zamik ja się piłkę. Postarał, to by do ciebie pojechał. No ale ja bym był pierwszy, to co to za znaczenie? Nie wiadomo, czy byś był. Nie miał szans. Dobra, dawaj, z przodu jeszcze, no. Do tej sobie to skup się, kiedy wyskakuje, nie? Bang. Na tym momencie, żeby być idealna prędkość. 29. Znowu nie. Na twojej połowie, Edek. No ale mam... Nie, no czemu coś w ogóle zwracasz na to uwagę? To ja na coś wpływ. Dobra, i teraz spróbuj wdrażyć... Teraz spróbuj wdrażyć to, co widziałeś w życiu. O Jezu. To nie będzie takie proste. A, no, przynajmniej masz 20 boosta. Jest, już jest dużo lepiej. Miałem tyle, ile ty, tak naprawdę. No tak. No i git. Tu jest najgorzej. A już jest git, bo masz 18 boosta i mogłeś go wyprzedzić do tego przy piłce przyspieszenia dzięki temu. Ale on też miał boosta chyba. Nie no, Zalik pewnie miał 0. W sensie nie widziałem, Zalik... Zalik miałeś 0 czy nie? Miałem 0, miałem 0. No, miał 0. Właśnie to jest to przewaga, że jest szybciej przyspieszysz i go wyprzedzisz w danym kierunku. Ładne podanko dostał. O i znowu, będziesz pierwszy do tego boosta, no spokojnie. 18 boosta. No i ładnie, w brawę. Widzisz, jakie proste? A w bomby się na dwójkach, jakie to będzie, w sensie na rankedach 2 na 2 lub 3 na 3, jakie to będzie korzystne. Że nie dość, że tam nawet jak poleci na boczek, to twój z drużyny może zabrać wszystko. I ty się tak naprawdę ścigasz głównie po to przyspieszenie z przeciwnikiem. No właśnie to teraz o tym pomyślałem, że tak naprawdę na takim kick-offie, no bo jak ja robię tego zwykłego kick-offa, gdzie tracę, nie? No. Ja robię go po to, żeby albo... No a tutaj w sensie też będziesz mógł tak zrobić, tylko dodatkowo będziesz miał tego boosta, nie? Albo żeby go wybić, albo żeby podać swojemu, nie? Zazwyczaj na tych robię tego kick-offa. Takiego, że wiesz, że stracę 100%, ale dzięki temu mniej więcej wiem, gdzie ta piłka może polecieć. A spróbuj dać teraz na przykład w prawy tył i w międzyczasie zachować tego boosta dzięki flipowi. Nie rozumiem. W sensie, bo to jak przegrywasz kick-offa, to ty celujesz na przykład, żeby do prawej bardziej było, czy do lewej, czy po prostu? Tak, zależy właśnie, nie? Zależy jak przeciwnik się ustawia zazwyczaj, nie? No to... Staram kurde, się teraz zamik by... To czekaj, ja mam plan. Zanik niech się wyciszy, ty będziesz mówił przed wznowieniem, gdzie chcesz podać piłkę i będziesz tam podawał piłkę. Dobra. Z tym flipem. Wyciszę się. O. No tak, to będzie... Żeby było... Niezłe. Żeby było totalnie... Ale czekaj, z tym... Z flipem flapem, żebyś zobaczył, że to jest na chillku, można to zrobić z tym. Będziesz miał więcej boosta i tak będziesz miał to samo zagranie, nie? No to jest na razie trudniejsza wersja w takim razie z tym flipem flapem. No ale niedługo będzie dla ciebie prostsza. Tu się udało tę piłkę zgarnąć. Ale to próbuj teraz podawać do tyłu, tylko przed kick-offem jeszcze powiedz, w którą stronę chcesz podać mniej więcej, tak żeby, tak jakbyś chciał powiedzieć. Będzie trudno tak zrobić. No was. Nieautomatycznie teraz po prostu była piłka przejęta do zagrania. Ja gad, niszczysz za bardzo. Zamik porzuci szkołę. Czemu tak dla Zamika mówisz? Nie, to ty zapomniałeś. To
Nie, bo chciałem zrobić tę wersję, bo widziałem, że ty ją zrobiłeś taką, powiem ci, że zrobiłeś jakby do... Nie chciałem tego bronić, że zrobiłeś do tego, do jak to się nazywa? Do tego boosta właśnie pierwszego chyba. No nie, to ja go trafiłem w trakcie lotu. W trakcie lotu już nie jechałem wtedy na ziemi. Po prostu sobie wyceluj w środek pieki i skacz. No, jak minimalnie w prawo bardziej, to byś ten go zgarniał, ale nie potrzebujesz go tak naprawdę. Ale tu 5 mi teraz zostało. Bo na tym kickoffie w zasadzie po wylądowaniu już sobie nie używaj boosta, tylko przed wyskokiem. Nie wiem, czy jakiegoś streszczenia tego odcinka nie walnę takiego mocnego potem. O, to do lewej było, strategicznie. Do strategicznie. Teammate zgarnął piłeczkę, ewentualnie Zamik. Zamik to też teammate, więc... Nie, z Zamikiem właśnie często jest tak, że gramy, bo wiem, że Zamik podjeżdża do tej piły i wiem, że on ją gdzieś tu zaraz złapie, nie? Po prostu. Czekaj, zobaczę teraz perspektywy Zamika, drodzy widzowie. Zobaczymy, jak on walczy na kickoffach, bez tego wszystkiego. Ciekaw jestem, czy zawsze będzie miał zero boosta. Ale się teraz czuję, nie wiem, że go podglądamy. Na tym akurat nie będzie miał zero, bo to jest ze środka. O, jest żywy spadskok i tak. Ale za późno, ale nie powiemy tego Zamikowi. Może jak będzie oglądał, to się skończy. 21 miałem boosta jeszcze, jak coś, po tym kick-offie. No to git. A ja teraz oglądam Zamika, tak z ciekawości. No. Także widzowie, śledzimy go. No i zera ma. 18 jeszcze zostało. Ale tu źle sobie pojechałem, szczerze powiedziawszy, byłem no, wolniej. No to w sensie mniejsza, bo w sensie jak się tego nauczysz, to będziesz to robił albo tak dobrze, albo lepiej i będziesz miał boosta, ale kwestia taka, że sobie patrzę na Zamika. Trzeba się przyzwyczaić na pewno tego na przykład na środku, żeby tego boosta zgarnąć. No to się po prawej, szybko, nie? To się szybko w miarę przyzwyczaisz. No i dobra, 15. Znowu zero boosta. Ej, w ogóle nie wiem, czy to mówiłem. 12. To pewnie wiesz i w ogóle, i widzowie też pewnie wiedzą, ale celem jest to też, żeby uderzyć jak najbardziej w środek piłki, zarówno pod względem wysokości, jak i szerokości. To wtedy jest największa szansa, że wygracie właśnie. Poza tym, że musicie być pierwsi. Więc te wszystkie czynniki się tak naprawdę na to składają. A spróbuj ten teraz robić z tym flipem, a pod koniec po swojemu. Typu, że możesz zwolnić nawet i tak dalej. O. Czekaj, no tak dziwnie, w sensie nie, to nie rozumiem w sensie jak ja mam zrobić teraz. W sensie, bo ty zawsze, robiłeś tak, że po prostu pod koniec... jednego na koniec zrobiłem. Powiedziałem, że przeciwnik będzie i tak szybciej, więc ja jechałem jakby na drugie odbicie, na przebicie. A to możesz jego. Się też od razu nauczyć takich nawet nie za szybkich, typu, że trochę boostujesz, potem przestajesz, nawet możesz trochę zahamować i sobie flipnąć do boku. To wtedy to też jest bardzo fajny kick-off. Nie zrozumiałem kompletnie czekaj, nic, to, co czekaj, do mnie to, powiedziałeś. To musisz drużynę, mi powoli zmień drużynę, że ci pokażę. Chodzi mi o to, że patrz, że normalnie sobie jedziesz, robisz tak jak normalnie, tylko tutaj przyhamowujesz i jeszcze go w ten sposób blokujesz, mając boosta dodatkowego, okay. Nie? Także tak naprawdę pozwalasz mu być szybciej, ale masz dodatkowego boosta. Okej, okay. I mam tak spróbować? No, czekaj, pokażę jeszcze na jakimś może z boku. No to jest też bardzo fajne, że po prostu blokujesz, mimo że masz boosta i w ogóle, bo jesteś ten zrobiony, to go robisz tak jakby na tej zasadzie, co ty robiłeś cały czas, tylko no to jest totalnie 1-1, tylko że z flipem. 1-1 ten kick-off, co ty robiłeś, tylko że z flipem. No tak, trochę. No, trochę, to tak. Możesz coś takiego porobić. To będzie idealne odwzorowanie tego, co do tej pory w zasadzie dobrze ci wychodziło. Jeszcze będziesz miał boosta. Muszę, bo później ty nie skakałeś już w sumie do tych piłek. W sensie robiłem drugi skok, ale tak też po tym jak zwolniłem. W sensie patrzyłem sobie, gdzie on jest dokładnie. Czyli tak jak ty zawsze, po prostu będziesz to robił automatycznie, to będziesz zwracał uwagę na to, co on robi, nie? No. No. I to też jest bardzo fajne w sumie. No tylko to jest raczej tak, wiesz, raz na jakiś czas, tak myślę. W sensie to wiesz, do rotowania generalnie. No. Bardzo fajnie jest umieć zrobić kilka rodzajów wznowienia, żeby przeciwnik nie miał czegoś takiego, że jest przekonany, co ty robisz. To jest bardzo ważne, żeby rotować tymi wznowieniami, żeby nie było czegoś takiego, że przeciwnik się przystosuje, bo jak robicie ciągle w kółko, to nawet jak robicie najlepsze wznowienie w grze, to je da się jakoś powstrzymać, na przykład nie pojechać do wznowienia i już, no, łatwiutko. Tak. A też jak nie pojedziesz do wznowienia, są te fajne takie. O, to możesz zrobić half-flipa teraz do tyłu, dawaj. I w stronę bramki.
O, i widzisz, i to też jest bardzo, ja bardzo lubię to wznowienie robić, to teraz. A powiem ci, że zauważyłem, że trochę osób tak robi, bo ciężko jest, bo nie wiem, niektórzy chyba widzą, że ktoś nie jedzie i potrafią wtedy ładniej palnąć tę pierwszą piłkę, ale zwyczaj jak to znaczy, jak zrobisz dobrze half flipa, to i tak to bronisz praktycznie za każdym razem, więc to jest bez problemu, ale dzisiaj taki bardzo podstawowy kick-off to tak ciekawostkowo, pewnie będzie kilka lekcji wznowień, tak wiecie, na przestrzeni roku, jak będzie szkoła Rocketa się rozwijała, to Hagaty będzie umiał bardziej zaawansowane mechaniki, to też będą upgrade'y wznowień, więc na pewno będzie też szkoła tych takich fejków tak naprawdę na wznowieniach. Tutaj bardziej chyba nawet chodziło w tym odcinku, w tym dzisiejszym poradniku o to, żebyś po prostu zrozumiał, jaka jest przewaga przede wszystkim tego, co to ci daje, a tak to, no generalnie masz 30 boosta, masz piłkę i wszystko, już widzimy, że generalnie ogarniasz, więc... O, jeszcze lot. Więc generalnie dla mnie odcinek jeszcze spełniony. Czekajcie, można napisać Zamikowi, żeby się odciszył. Tutaj generalnie chciałbym powiedzieć, że już w sumie, no, jest koniec odcinka, dlatego możemy podziękować Zamikowi za bycie świetnym Zamikiem. Świetnie wznawiał piłki, naprawdę. No, jest doskonałym, przykładnym Zamsonem. Podsumowując, mam nadzieję, że także Hogaty tutaj strzela piękne bramki. Ja w międzyczasie zaproszę na jego kanały, które są w opisie. Zamik, jak się zdecyduje jakiś kanał podesłać, to też będzie w opisie. No i już dzisiaj nie będę przedłużał, miłego dnia. Elo, elo. Elo. Narka.